Witajcie kochani, mam na imię Damian i chcę się z wami czymś podzielić. Otóż to stoi przed wami chłopak, który skończył 29 lat. I jakby wszyscy tutaj poruszacie się, ja tak funkcjonowałem dawniej, też się tak poruszałem. Miałem stery swojego życia. Szybko biegłem, szybko. I tak dążyłem do jakiegoś celu. Do celu, co sobie sam wyznaczałem, kierunek, drogę. I po prostu byłem młody, dorastałem. Gdzieś w moim sercu pojawiała się pustka. Pojawiała się pustka. I podczas gdy dorastałem, od razu chciałem wejść w tą dorosłość. Chciałem być kimś, chciałem pokazywać, że jestem kozakiem. Zarzucałem maskę. I zaczęły się imprezy. Zaczął się pierwszy alkohol. A co za tym idzie? Zaczęły się narkotyki. Większe grono, towarzystwo większe. Momentalnie się na to otwarłem. To był mój ster. Tak uważałem. Kontrolowałem to. Myślałem, że to jest dobre. Że to jest dobre to, co robię. Że jestem kozakiem. Do momentu, gdy uzależniłem się od czegoś mocniejszego. Pojawiła się na mojej drodze marihuana, ekstaza. Wszystkiego spróbowałem. Spróbowałem amfetaminy, od razu się od tego uzależniłem. Byłem uzależniony 8 lat. I ja tutaj stoję, bez spiny. Ja naturalnie to ze mnie wypływa, że ja się chcę tym dzisiaj podzielić. Że gdy konkretnie poćpałem, to wiecie co? Wzbudziło się w moim sercu pragnienie, aby zawołać do Boga. Bo gdy imprezowałem, ćpałem, to było fajnie. Ale gdy na drugi dzień ja się budziłem, to była dalej szara rzeczywistość. Nadal była pustka w sercu, którą nie wypełniłem wczorajszą imprezą, narkotykami czy seksem. Nie wypełniło to tej pustki w sercu. I zawołałem wtedy ze szczerego serca do Boga, że Boże, jeżeli żyjesz, jeżeli jesteś w ogóle, to pomóż mi i ogarnij moje życie. I wiecie co? Momentalnie Bóg przyznał się do tego. Momentalnie Bóg od razu do mnie przyszedł. I w ogóle powiedział mi, że Cię kocham, Damian. Że Cię kocham i Cię już takiego nie zostawię. On wyciągnął dłoń do mnie. A wiecie? Bo zawołałem do niego ze szczerego serca. Bo zawołałem. Bo nie chciałem już się paprać, funkcjonować tak w starym życiu. I Bóg to zauważył. Bóg to zauważył. I doświadczyłem Boga. Żywego Boga. Nie jakiejś martwej religii. Chodziłem na lekcje religii. Tak dorastałem, bo tak mnie wychowywano. Masz chodzić do kościółka, na religię. To jest uczynkowość. To jest dobroć. Bo tak nas nauczono. Ale wiecie co? Gdy tak dorastałem, co się działo? I każdy dzisiaj tak funkcjonuje. I każdy się boi się do tego przyznać. A to, co ja mówię, to jest prawda. Każdy zarzuca jakąś maskę. Próbuje coś przykryć. A w głębi serca ma pustkę. I ja tak funkcjonowałem. I przyznałem się do tego, że jestem słaby w środku. I zawołałem do Boga. Bóg jak z automatu przyszedł do mnie. Wyciągnął dłoń. I powiedział, że mnie kocha. To było coś mega dla mnie. To jest Bóg, potężny Bóg. Jezus Chrystus, który wtargnął do mnie za moim pozwoleniem. To jest dżentelmen. To jest dżentelmen. On tylko czeka na naszą decyzję. On tylko czeka na naszą decyzję. I gdy tak zrobimy, ja tak zrobiłem, to on wjechał w moje życie i zrobił rewolucję. I od tego momentu ja nie ćpam. Byłem uzależniony 8 lat. Ja tu dziś stoję. Ja głoszę żywego Boga, nie jakąś martwą religię. Bo religia zmienia od zewnątrz. A Jezus Chrystus od wewnątrz, na zewnątrz. Bo to jest Bóg, który wchodzi do środka. Jego Duch Święty wstępuje na nas. Ale gdy my tylko tego chcemy. Bo Bóg nie wchodzi z butami do naszego życia. On tego nie zrobi. On tego nie zrobi. Wiecie co? I zacząłem w ogóle czytać Biblię, Nowy Testament. Dawniej byłem kozakiem, nie miałem styczności z tym. A wychowałem się w konkretnej, powiedzmy, rodzinie katolickiej. Masz chodzić. A czemu nie czytasz Biblii?
A to jest Słowo Boga. To jest Słowo Boga, żywe Słowo, które gdy ja zacząłem czytać, to w ogóle do mnie mówiło. Stał za Pismem Świętym, stoi autor. I tym autorem jest Bóg, Jezus Chrystus, który chce nam wszystko przekazać przez te słowa. One nie są martwe, one żyją. I takiego gościa jak ja kiedyś funkcjonowałem, on właśnie ożywił, jego słowa mnie ożywiły. One mnie dotkły. Wiecie co? Ja padłem na kolana. Zacząłem płakać. Bóg pokazał mi rozdział, cały rozdział mojego starego życia. Jak się paprałem, jak ćpałem, jak uprawiałem seks. Dziś każdy może powiedzieć, każdy tak mówi. Czy to jest normalne? Normalne. I doświadczyłem, zobaczyłem w Biblii, że to jest żywe słowo. Że Bóg umarł na mnie za krzyżu. Po to, abym ja był wolny. Po to, abym ja był wolny. Alleluja. I ja tego doświadczyłem. Ja to przyjąłem. I wziąłem to. Za friko. Bo wiecie co? To była łaska. To była łaska. Ja nie musiałem się starać. Nie musiałem udowadniać coś. Po prostu. Bóg przyszedł do mnie w swojej chwale. W wielkiej potędze. Bo On jest silny. On jest potężny. To nie jest jakaś popierdółka na obrazku. To nie jest popierdółka na obrazku. Jeżeli dziś ty zadecydujesz, że chcesz poznać Boga i otworzysz się na to, otworzysz swoje serce, swój umysł, to On od razu do ciebie przyjdzie. On od razu do ciebie przyjdzie. A powiem ci czemu? Bo jesteś Jego synem i córką. Bo jesteś Jego synem i córką. Ja kiedyś, nie wychował mnie ojciec, byłem sierotą. Dlatego też pojawiła się ta pustka w sercu, którą próbowałem sobie załatać czymś. Wiecie co? Ale Bóg jest moim ojcem i ja Go codziennie na nowo doświadczam. Codziennie na nowo Go doświadczam. Bóg tak ukochał świat, że zesłał swojego Syna jednorodzonego. To tak, jak ja bym posłał swojego Syna na śmierć. Ogarnijcie ten temat. Zrozumcie, co Bóg dla nas zrobił. A wszystko po to, aby odnowić z nami relacje. I do dziś każdy jest od Boga odwrócony plecami. Tak jak ja dawniej byłem odwrócony. Ale chcę wam powiedzieć, że to jest dobra nowina. To jest dobra nowina. To nie religia. To Jezus żyje. Jezus żyje. On chce was uwolnić, jeżeli się z czymkolwiek zmagasz. Jezus Chrystus 2000 lat temu, On chodził, On uwalniał, On uzdrawiał, On spędzał czas z ludźmi, głosił Królestwo Boże. To, co ja dziś robię, On to samo robił. Moim pokarmem jest służyć Ojcu, który jest w niebie, którego doświadczam. On przepełnił mnie swoim Duchem Świętym, który we mnie żyje. I to jest dla wszystkich. To jest dla wszystkich. Ale jeżeli, czy ty tego chcesz? Czy ty chcesz relacji z Bogiem? Czy ty chcesz doświadczyć Boga? Od tego czasu, gdy ja oddałem swoje życie Bogu, Jezusowi, moje życie się odmieniło o 180 stopni. Dziś jest piątek. Miałem w głowie od razu imprezę i dobrze się nastukać. I wrócić rano albo za 2 albo 3 dni. Już na ziemi. Bo tak funkcjonowałem. A dziś stoję w wolności, bez spiny, w radości, w pokoju, w miłości. To wszystko jest we mnie teraz. I to może być w każdym z was. A czy ty tego chcesz? Po prostu. Słowami. Swoimi słowami. Powiedz. I uwierz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych. Bo Jezus żyje. Jezus zmartwychwstał. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sami na wieki. Ten sami na wieki. Każdy się zmaga z depresją, z psychiką. Chora psychika. Diabeł chce zrujnować nasze życie, wasze życie. Moje próbował rujnować, ale ja się nie dałem. Wziąłem kogoś, kto ogarnął moje życie. Kogoś, kto idzie ze mną. Kogoś, kto idzie za nim. Idę za Jezusem. Kto będzie kozakiem i przyzna się do tego, że kocha Jezusa, że kocha kogoś, kto umarł za Niego na krzyżu. A po co? Po to, aby był wolny.
Nie udawajcie, że jesteście wolni. Wracacie do domu i nadal macie problem. Ja tak funkcjonowałem i nikt mnie nie okłamie. Nikt mnie nie okłamie. Bóg chce relacji. Bóg nie chce religii. Po prostu. Moje życie się odmieniło. Jestem tego żywym dowodem. Zmagasz się dzisiaj z chorobą. Z czymkolwiek. Z nałogami. Alkohol. Narkotyki. Zapraszam. Za friko. Także przyjdź. W nas mieszka Duch Święty. I to nie jest jakaś, nie wiem, wymyślona bajka. 2000 lat temu tak Jezus robił. Jeżeli ty chcesz do swojego życia przyjąć Boga, Ducha Świętego i podążać sobie jak na łódce, to przyjdź tutaj. Ja dzisiaj nie mam w ogóle problemów. Nie mam chorób. Nic. Nic nie mam. Jestem wolnym człowiekiem. Wolnym człowiekiem. To jest dla każdego. Bo to jest łaska. Bo to jest łaska. A nie staranie się, udowadnianie. Jeżeli chcesz i masz dzisiaj jakąś pustkę w sercu i próbujesz czymś ją załatać sztucznym, jakąś podróbką od diabła, bo diabeł to jest jedną wielką podróbką, to on oddzielił Boga, on oddzielił ludzi od Boga. Tak to on zrobił. Ale Bóg na nowo chce odnowić tą relację. Ale czy ty tego chcesz? Ja w 2015 roku to zrobiłem. Prostymi słowami. Przyszedłem do Boga prosty. Prosty przyszedłem, naćpany. A on co? On nie zwrócił głowy gdzie indziej. Jezus nawet prostytutce wybaczył. Jezus potrafił prostytutce. A każdy dzisiaj co? Odwraca się. Ignoruje to. A popatrzcie, jaką Bóg ma miłość. Jaką Bóg ma miłość. I ja dzisiaj też potrafię wybaczyć. Naturalnie. Zapraszam, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej. Ja nie chcę czegoś sprzedać. Ja nie chcę czegoś sprzedać wam. Ja chcę wam dać życie. Pokój, radość. Abyście swobodnie podążali w tym chorym świecie. Bo ten świat jest jak jeden wielki psychiatryk. Bo taka jest prawda. Taka jest prawda. Ale jeżeli chcesz być dziś wolny, to przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa. On uwalnia. On uzdrawia. Daje życie. Jednym słowem. Kocham was. Amen.